Dobiegają już końca prace nad ostatecznym kształtem dyrektywy NIS-2, dyrektywy, która w całości zastępuje obecnie obowiązującą dyrektywę NIS. Za chwilę przyjdzie czas na implementację i wdrożenie. W tym kontekście należy się zastanowić, dlaczego tak naprawdę unijny ustawodawca zdecydował się, na dokonanie zmiany, na wprowadzenie zupełnie nowej dyrektywy, pomimo, że od wprowadzenia dyrektywy NIS wcale nie minęło tak dużo czasu. Jeżeli chodzi o przyczyny, to wydaje się, że tą podstawową jest potrzeba większej harmonizacji, to znaczy zbudowania jednolitego poziomu cyberbezpieczeństwa w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zresztą wprost z uzasadnienia dyrektywy NIS 2 wynika, że to jest jedna główna. Przyczyna rozpoczęcia pracy nad, nad, nad nowymi przepisami. Równolegle unijny ustawodawca wskazuje również na przyspieszenie cyfrowe, będące m.in. efektem pandemii koronawirusa w ostatnim czasie, również na zwiększającą się liczbę zagrożeń w świecie cyfrowym. Wobec tego trzeba się następnie zastanowić, co dalej. Skoro celem jest lepsza harmonizacja, to na pewno kluczową rolę odegra prawidłowe wdrożenie tych przepisów do krajowych porządków prawnych. Prawidłowe, to znaczy na pewno poprzedzone szerokimi konsultacjami, ale też akcją informacyjną, informowaniem przedsiębiorców o tym, że za, już za chwilę będą mieli nowe obowiązki. Tak, aby wiedzieli, do czego muszą się przygotować. Podsumowując, dyrektywa NIS-2 to dość istotny Istotna zmiana jakościowa, jeżeli chodzi o treść przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Raczej nie mamy do czynienia z rewolucją w tym zakresie, natomiast zakres zmian oznacza tyle, że prace nad implementacją, nad zastanowieniem się, jak zrobić to najbardziej prawidłowo, warto rozpocząć już teraz.